Nie stresuję się w ogóle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Witamy bardzo serdecznie, ale się cieszę, że przyszliście. Witamy w Białymstoku, czwarty dzień. Dzień dobry Państwu bardzo. Zapraszamy. Naprawdę miło Was widzieć ten, jakby nie było groźny. Cionek, siemandero.
gratuluję Państwu za dobry bardzo, za szkole serdecznie. Jesteśmy w lepszej gminie. Na otwarcie kolejnej godziny. Otworzyliśmy dzisiaj w Białymstoku czwarte godzinstwo, a tak naprawdę przekroczyliśmy już liczbę 300 sklepów w całej Polsce. Jesteśmy tutaj od 2018 roku. No i fajnie tutaj na wschodzie. Lubię tu przyjeżdżać. Bardzo często odwiedzam te tereny, a to Hebe, a to Dils, a to jakiś koncert, a to jakieś dożynki w Kuźnicy Białostockiej, które czasami zdarza mi się prowadzić. Także mimo tego, że dzisiaj chłodno i zima taka z prawdziwego zdarzenia, bo w Poznaniu w ogóle nie ma śniegu, to może być dobre otwarcie. Aldi za dwa tygodnie, Biedronka już otwarta, przejście też Państwo sobie ładnie tworzyliście, a my witamy na otwarciu angielskiego Dilsa, w którym przygotowaliśmy dla Was produkty z wielu różnych miejsc w Europie, ale i na świecie, bo także na przykład Australia jest fajnie reprezentowana. Zabawki, baterie, narzędzia, artykuły spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego, przekąski, artykuły papiernicze, zabawki, produkty dla niemowląt, dla zwierząt, to wszystko i wiele więcej. No i cieszymy się z tego, że taka frekwencja dzisiaj tu jest, naprawdę. Nie spodziewałem się, bo tak naprawdę trochę tych Dilsów już w Białymstoku jest, a nie o to Państwo ładnie nas odwiedzać. Nawet pani dzwoni do znajomych. Słuchaj, Dilsa otworzyli. No właśnie i ty. Dzień dobry. Rossmann i Dils otwarty, Aldi za dwa tygodnie. Nie oferują. Ja wiem, że to jest gorąca białostocka też, ale to jest już jak całe to bunce stoją tak przy wejściu, nie? Jakby tutaj kurdeczka w szczadeczkach.